Siemka.pl, cześć wam wszystkim. Następna bitwa z udziałem was. Tym razem mamy gracza Armored Archer, który gra na lekkim czołgu ruskim LTTB na mapie Stalingrad i szansa na wygraną 53% według XVM-a. I nie zdradzając szczegółów, powiem tylko tyle, że po wynikach, które udało mi się zerknąć wcześniej przed tą powtórką, to powiem tak, że no bitwa powinna się zapowiadać ciekawie. Na razie stoimy, pewnie jeszcze Armored. O, teraz właśnie wszedł do gry. No i zobaczmy, co tutaj ten Armored nawyczyniał na tej grze, bo powiem tak, że tym czołgiem zrobił bardzo fajny wynik tutaj na tej mapie. Ok, jedziemy teraz na plażę. Tam jak widzimy już też LTDB się pokazał, T-34-3. MX-12T. IS-8. Dużo naszych z tej strony jest. O, i tutaj piękny sobie LTTB stoi obrócony do nas tyłem. Armor to wykorzystuje. Układa tego LTTB-ka. No i go załatwił. Szybciutko. Dobra, i co my tu mamy ciekawego dalej? Co widzimy? O, z tej strony się tutaj pokazał MX-12T, który wyjeżdża prosto na Armoreda. Nie patrzy, pewnie wie, że swojemu magazynkowi niestety się musi zawieść w tym momencie. I tak jak to było do przewidzenia, AMX-12 załatwione, teraz 13.90 tutaj wyskakuje, Armored go goni, jak widzimy. I załatwia gościa, tak jest. Nie, nie załatwił go, o kurczę, mi się wydawało, że załatwił. Nadal mamy dwa fragi. Tutaj te 34-3. Pięknie strzelony. Jak Tiger. Armored się zrykoszetował. No i cóż, pozostaje objechać z boku, z tyłu i pakować, ile tylko jest możliwość tego Jak Tigera. LTTB, bardzo fajny, lekki czołg, jeden chyba z moich ulubionych lekkich czołgów. I ostatni kończący strzał, tak jest. Czwarty frag w postaci Jak Tigera. Co dalej się będzie działo? Lorka, artyleria jedna ucieka. Przeciwnika tam na plaży się przepychają. Armored pewnie teraz jedzie właśnie na tą artylerię albo na tą lorkę 40T, która jest chyba na apkę, tak jest. Ładnie teraz wchodzą strzały i dzięki swojemu przeładowaniu Armored zdążył wykończyć przed innymi tą lorkę. Przeciwników już tylko 5 zostało. Wszyscy się tam skupili w tym prawym dolnym rogu minimapy. Zobaczmy, prawie 3000 uszkodzeń już zadanych. Ale jeszcze jest w co strzelać. Dobra, i teraz tutaj będziemy mieli tak zwaną rzeźnię, czyli dobijanie przeciwników już. I to się ładnie oberwał raz, niestety ktoś inny go wykończył. Nasi już kapują bazę przeciwnika. Teraz AMX-30 obrywa. Ładnie dostał. I kończący strzał, niestety poszedł. Teraz powinien być tak jest. 6. frag zaliczony, specjalista. Koniec bitwy, widzieliście. Bardzo fajny LTTB. Sprawny.
lekki ruski czołg. Ok, przejdźmy do wyników. I tak, jesteśmy na wynikach. Oczywiście as pancerny, no za tą bitwę się należało. Medal Orlika mamy i specjalistę. I tak, zobaczcie sobie teraz wyniki. Jeden ze słabszych czołgów w bitwie zadał najwięcej obrażeń, 3523. 6 fragów i czystego ekspa 1609, także no bardzo fajny wynik i naprawdę dobra bitwa. Co jeszcze ciekawego? 26 strzałów, 24 trafione, 22 z penetracją. 2 km przejechane i tyle. No i 22 tysiące zarobione kasiorki. Także bardzo bardzo fajna bitwa. Okej, dobra, to na razie tyle, cześć.